Panie Mariuszu, trudno mi, jak się zastanowię, przywołać człowieka, którego stawiałbym za wzór w kontekście choćby reportażu, ale także wywiadu, rozmawiania z ludźmi. Chciałem pana zapytać, czy pan kiedyś wyszedł z wywiadu? Tak na początek. Czy ja wyszedłem? Nie. W trakcie, oczywiście. Nie, no chyba, że miałem pociąg. Znaczy pociąg odjeżdżał do... Pozdrawiamy Koleje Dolnośląskie. Dziś na temat wraca. Tak, będzie pociąg z Legnicy. Dzisiaj wracam Dolnośląskimi Kolejami, które popieram i pozdrawiam. Natomiast nie. Ja bardziej się bałem, że ktoś wyjdzie z mojego wywiadu. W sensie, że kiedy ja prowadzę, jak pracowałem w telewizji, to... Ale też się nie stało, tak? Natomiast zdarzyło mi się, że pewnego faceta ja wyprosiłem z wywiadów w telewizji, jak prowadziłem talk show na każdy temat, ponieważ twierdził, znaczy reagował źle na każde pytanie. W ogóle tak zadanego pytania ja sobie nie życzę. No dobrze, to spróbowałem z innej strony. O to pan chce pytać? Ja wiem, a nie, no nie muszę. Dobrze, a gdybyśmy zaczęli od... I tutaj do czegoś? No nie, pan jest w ogóle nieprzygotowany. Ja mówię, przepraszam, ja przeczytałem wszystko, co się dało panu przeczytać i jestem przygotowany. No dobrze, to proszę zaczynać. No i właściwie każde pytanie było złe, a ja jestem bardzo spokojny. I w ogóle jestem typem takim, mało bym powiedział, kutliwym i mało agresywnym i mało konfrontacyjnym, ale nie wytrzymałem i go wyprosiłem. I to był znany piosenkarz i tej rozmowy nie wyemitowaliśmy. No i oczywiście nie mogę powiedzieć, kto to był, ale nie dało się. Także wyszedłem z ram, wyszedłem ze swoich ram takiego miłego, grzecznego, wtedy chłopaka, a teraz pana. Dziennikarza. Mhm. A czy jest takie pytanie, które pan chciałby usłyszeć, a nigdy pana nie zapytał nikt o to konkretnie? Dodam tylko ciebie, przepraszam, jeszcze wtrącę. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, pan wspomniał o czymś takim, że w tym roku minionym udzielił pan, czy wziął pan udział w ponad 100, chyba 20 podcastach? Sporo tego. Wywiady, podcasty, tak. Online, tak. Nie wiem, kiedy pan sypia, nie wnikam, natomiast czy pan wśród, między innymi podczas tych nagrań, albo w ogóle swojej wieloletniej historii, ma jakieś takie pytanie, które wraca, ale jednak no, nikt nie zapytał. Nie, już chyba zapytano o wszystko. Chociaż muszę panu powiedzieć, że chyba nikt mnie jeszcze nie pytał o to, co mi się śni. O. Dobrze, to ja mam pytanie okolicznościowe na tę okazję. Co się panu śni? Miałem takie sny, dwa typy snów, które mi się powtarzały. Pierwszy sen był związany z Legnicą, ponieważ dotyczył mojej matury. To znaczy, w tym śnie się okazywało, że ja nie zdałem, znaczy nie mam matury i już jestem na tym etapie życia, na jakim jestem, no ale bez tej matury. I muszę tę maturę zdać. No i oczywiście... Nic nie umiem, nic nie wiem. I to jest taki sen, a zdałem maturę w 85 tutaj w Legnicy, szczęśliwie, z polskiego była piątka, wtedy nie było szóstek w tym ekonomię, systemie. Tak? Tak, w ekonomię, liceum ekonomiczne na Placu Słowiańskim, więc z polskiego miałem piątkę, z matematyki miałem trójkę, wystarczy. I zdałem tę maturę, ale ten sen szczególnie przychodził do mnie w czasach, kiedy pracowałem w telewizji. I ja go sobie wytłumaczyłem z pewnym psychoanalitykiem. Mianowicie wiązał się ten sen jeszcze z jednym snem. O, może tak. Że jestem na boisku szkolnym i ten sen już się działo w Złotoryi. Matura była w Legnicy, sen z maturą legnicki, a sen z boiskiem szkolnym w Złotoryi. Że jestem na boisku szkolnym i na nim, znaczy nie, na boisku są wszyscy. A na nim stoi taka tyczka albo taka wieża, ale bardzo cienka, drewniana. Na tej tyczce jest taka mała przestrzeń, taka deska, gdzie ja się mieszczę na niej. Jestem bardzo wysoko, jestem nagi, jestem goły zupełnie i nie wiem, jak z tej wieży, z tej tyczki zejść. I wiem, że jak zejdę, to wszyscy się zorientują, że jestem nagi. I proszę pana, psychoanalityk mi pomógł, że ta matura i ta nagość na tej wieży się wiąże z tym, że ja jestem niepewny miejsca, w którym się znalazłem. To dokładnie chciałem powiedzieć, tak mi przychodzi do głowy. No,
Taki pierwsza interpretacja? Niepewny swojej wartości, że wszyscy się zorientują, że tak naprawdę ten szczygieł w tym telewizorze, w tej telewizji to jest jakieś oszustwo, że on nic nie wie, nic nie umie, jest, nie wiem, niedokształcony, nieoczytany i właściwie to jest przypadek, że się znalazłem tu, gdzie się znalazłem. Pan, podświadomość pana uważa, tak mi powiedział pan doktor Gawlik, podświadomość pana uważa, że nie zasłużył pan sobie na to miejsce, w którym się pan znajduje. O. Sny to w ogóle jest fajne poletko, myślę, bardzo szerokie, prawda? Można by tutaj rozmawiać. Tak, przeklinam w Koleje Dolnośląskie mimo wszystko, że super sympatyczni są ludzie i darzę wielkim szacunkiem za to, że dziś pociągów troszkę inaczej nie ułożyli. Mielibyśmy więcej czasu i na pewno dłużej byśmy w tej dyskusji tkwili. No dobrze, to mamy to pytanie, na które pan czekał. Zupełnie przypadkowo, spontanicznie wywołane. Natomiast chciałbym zapytać o pisanie, bo jednak mimo wszystko to będzie klucz naszej rozmowy, czy główna oś. Kiedy pan pisze, pan dowiaduje się, co pan myśli. Tak. Ostatnio trafiłem na taki cytat. To ciekawe, fajne to jest. No, pisanie mi pozwala uporządkować to, co myślę, to, co wiem, ale też to nie znaczy, że ja tylko myślę wtedy, kiedy piszę. Myślę tylko, że jak trzeba coś zapisać, no to człowiek musi sobie to ułożyć. Zastanowić się nad jakimiś aspektami jeszcze dodatkowymi, prawda? Czyli kiedy piszę, to jest to mądrzejsze myślenie niż kiedy mówię. Bo mówię, prawda, o coś mnie pan zapyta, ja to rzucę, no i to jest taka myśl, już jest skończona. Nie ma korekty. Idziemy dalej. A jak muszę to napisać, to jednak tak, muszę dobrać słowa, a potem się okaże, że jak, aha, użyłem tego słowa, no to czy ono jest precyzyjne, czy ono jest prawidłowe? Aha, jak ja powiem to, no to chyba muszę jeszcze dodać to, coś innego. I tworzy się komunikat. I to mi naprawdę pomaga. I wszystkim polecam, jak nie wiecie, co myślicie, albo nie wiecie, co czujecie, albo się czujecie źle w życiu, to trzeba pisać. Po prostu pisać. Myślę, że to można przełożyć na różne dziedziny życia. Na przykład muzyk, który maluje dźwiękami historię, też w pewnym sensie jakby wylewa siebie, tak? Ale to nie jest takie dosłowne, że, tak, że może zrozumieć. Czyli nie tylko taka plastyka tekstu, bo to też jest ten wątek, ale generalnie przemyślenie tego, co się wyszalało na papier. Oczywiście forma też jest ważna. Ja mam coś takiego, wie pan, z tym moim życiem i pisaniem jest tak, że zacząłem pisać bardzo wcześnie i poczułem ogromną przyjemność przy tym pisaniu. To znaczy taki rodzaj metafizycznego orgazmu, ja to nazywam. W związku z tym zacząłem to powtarzać, bo człowiek lubi powtarzać, zwłaszcza orgazmy. Nie rzucam kamieniem. Tak. I właściwie w tej chwili ja działam trochę jak taka, nie chcę powiedzieć maszyna, bo nie jestem bezmyślną maszyną, ale tak wręcz automatycznie coś ciekawego mi ktoś opowie, coś ciekawego zobaczę i już to chcę pisać. Już nie zastanawiam się po co, na co, ale ja chcę to zapisać. I miałem taką przygodę, siedziałem z moją taką przyjaciółką Julianną Jonek-Splinger, która jest szefową naszego wydawnictwa Dowody na istnienie. Siedzimy sobie przy obiedzie i ona mi coś opowiada o swoim mężu Filipie Springerze, reporterze. No i ona mówi tam, prawda, Filip, a ja tak, a moja dłoń, o tak drga, o tak, o, tak drga. I ona mówi, słuchaj, ale co ci się dzieje? Ty coś masz, jakiś kłopot? Jakiś, że neurologiczny, nie? A ja mówię, nie, ja piszę. I co się okazało? Że siedząc przy obiedzie, nie mając żadnego pióra, ani długopisu, ani nie, bo czasami też w telefonie notuję, po prostu ona mówiła na przykład imię Filip i ja co robiłem? Niesamowite. Notowałem imię Filip albo na kolanie. Na przykład zdarza mi się, pan do mnie coś mówi, ja trzymam rękę na kolanie i wypisuję palcem wskazującym te litery. Te słowa, które po prostu, że to, co do mnie przychodzi, to wychodzi. Czyli to już fizycznie po prostu jest. Tak, to jest organiczne, fizyczne, naprawdę. I no nie wiem, mi się wydaje, że to może tak samo malarze mają, że od razu muszą namalować coś, jak, albo zaśpiewać. No to jest już, zrosło się to pisanie ze mną. No dobrze, to będzie wyjaśnienie, jakby ktoś pana gdzieś spotkał w pociągu, ponoć pan dużo podróżuje, jakby pan siedział i po kolanie coś tam sobie kreślił. To nie chodzi o pobudzanie mięśni. Nie. To po prostu jest. To po prostu jest taki odruch ciała, który bardzo lubię. No dobrze, znalazłem jeszcze jeden cytat, tylko szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy to było podczas sprawdzania, przeglądania informacji na pański temat, social mediów szczególnie. Gratuluję. Utrapienie dla mnie bardzo duże, tego pan produkuje. No tak, Instagram i Facebook to moja gazeta codzienna. Przeglądałem, czytałem kilka może nie roczników, ale troszkę tego przejrzałem. Natomiast znalazłem cytat, ale nie pamiętam, czy to jest cytat z pana, czy zasięgnięty, czy może z innego jeszcze zupełnie profilu. Natomiast
dlaczego warto pisać pamiętniki czy dzienniki, żeby po latach je odnajdywać. W ten sposób jakby widzimy siebie, czy poznajemy się, przypominamy, jakimi wtedy byliśmy. Bo to jest nie sposób tego zrobić tak naprawdę w biegu. To John Didion, taka jest amerykańska reporterka, ona pisała, że warto zaglądać do starych swoich dzienników czy pamiętników, żeby zobaczyć, od kogo się ucieka. Tak. Że jak uciekam od siebie dawnego. Mnie się wydaje, że to jest, że to jakoś jest ważne, bo dzisiaj my tak sobie żyjemy tylko tak tym, co się dzieje, prawda, takimi bieżącymi sprawami, albo polityką, albo tym, co oglądamy w telewizji, a nawet zastanowienie się, nawet, ja już nie mówię o pisaniu, ale przeglądanie albumu, gdzie widzimy siebie, jak byliśmy dziećmi, prawda, no to warto nie tylko spojrzeć na to zdjęcie i powiedzieć, ale miałem odstające uszy, prawda? O, albo nos mi urósł. Albo była moda wtedy, prawda? Albo jaka moda była głupia, albo jaka była świetna. Tylko na przykład widzimy tego, nie wiem, 11-latka, 10-latka, prawda? Siebie. I tak sobie myślę, co ja bym sobie tak powiedział na przykład? Jaką ja dzisiejszy bym dał radę najważniejszą temu 10-latkowi? Ja teraz miałem taką przygodę, byłem w Dzień Dobry TVN i oni znienacka za mną było moje zdjęcie, miałem z 12 lat chyba na tym zdjęciu. I tak mnie uderzyło to, bo takie ogromne to zdjęcie. No i właśnie pomyślałem, co ja bym sobie powiedział. I te rzeczy, które właśnie, te rady, które dałbym temu Mariuszowi małemu, no, mogą być uniwersalne. Co bym pan powiedział w jednym zdaniu? Ja bym powiedział tak. Po pierwsze, ludzie nie są bogami. Nie należy się bać ludzi. Ja się zawsze, jak człowiek jest z takiego małego miasta jak Złotoryja, to zawsze się... No, nie mówię, że każdy, kompleks, ale... Kompleks? O to chodzi? Jest taki kompleks, tak, że jak cię ocenią, czy to się będzie innym podobało, czy nie, co ludzie powiedzą, no to wszystko to... To jest na całe życie? To mnie, jak już pan osiądzie w tym wielkie jabłko nadgryzie? To jest, to zostaje, to czasami to jest kula u nogi taka i nawet jak się uważa, że już to minęło, jest poza nami, to nie jest. I czyli... Ja jak byłem mały, to mi się wydawało, że wszyscy ludzie są ważniejsi ode mnie, czyli że są, prawda, swego rodzaju bogami. Mhm. Nie, nie są. Nie musisz się ludzi bać. A w ogóle nic nie jest warte strachu. Piękne rady. Prawda? Bo to są takie rzeczy, które no, warto sobie uświadomić, jaką drogę przeszliśmy, bo jak sobie coś uświadamiamy dzisiaj, to też ma to wpływ na to, co będzie dalej z nami, prawda? Oczywiście. Na nasze dalsze myślenie. A to też jest fajne, żeby to powiedzieć komuś, no, słuchaj, jak byłem w twoim wieku, to się bałem tego i tego, a potem mi to przeszło. No, w każdym razie... Każdy z nas jest inny i sobie byłoby to najlepiej, najlepszy skutek mogłoby odnieść, tak mi się wydaje. Tak. I dla mnie nawet to odkrywanie siebie tam sprzed lat, te jakieś tam zapiski czy zdjęcia, to jest taki powód do tego, żeby sobie powiedzieć, kurczę, no może nie powinieneś tak wątpić w siebie, bo ja dużo wątpię w siebie. No może nie powinieneś wątpić tak w siebie, bo jednak zobacz, jaką drogę przeszedłeś. Bo jestem takim typem, że tak ciągle to jeszcze nie jest, ciągle nie jest jeszcze to. Ale nie wiadomo, co to będzie to. To znaczy... Może to już było, tak? Tak. W ogóle jest nas taki odłam pewny, jest taki odłam ludzi, do którego ja należę, że tak nam się wydaje, że to, gdzie jesteśmy, to jest ciągle przedpokój. Ciągle my jesteśmy w jakimś przedpokoju, a ten pokój, czy salon, czy tam, prawda, dalej, żeby na balkon wyjść, to jeszcze jest przed nami. A kurczę, nie, już jesteś w tym pokoju, już jesteś w tym salonie, to już nie siedzisz ciągle w korytarzu. Mam przyjaciela, jest na tej sali, nie będę wskazywał palcem, który w pewnym sensie metaforycznym odlicza wakacje, jakie zostały do końca życia. W tym sensie, że tak jakby pojęcie na ten temat. Tak wcześnie odlicza? To, czy wcześnie, czy nie? Ja pamiętam 40-latka ten serial, Karwowski tak. Siedział na balkonie, taki stłamszony i taki smutny, i ta Madzia go pyta, co mu się dzieje, a on mówi, ile mi jeszcze, a miał 40 lat, ile mi jeszcze zostało? 15 festiwali w Opolu, 15 festiwali w Sopocie. To jest dokładnie ten sam model, sposób myślenia. Może tak, czyli 15 lat życia. No jak to? 45 to w ogóle... Ale ja mam 55, jestem zachwycony tym, że jestem w tak dobrym wieku. Ale pamięta pan dialog z Markiem Konradem z filmu Dzień Świra? Jak był Mamy na obiedzie? Mhm.
mam 40, synku, daj spokój, całe życie przed tobą, masz 40 lat. Mama jest miała, jak ja bym miała drugie życie przed sobą. Był taki dialog, nie chcę z tego zwołać. Ale teraz... ja mam taki, stosuję taki grepsik, kiedy ktoś mnie chce zaangażować w jakiś projekt, a mi się nie chce, albo mi nie pasuje ten projekt, to ja wtedy, żeby się ode mnie odczepili, to mówię zawsze tak, przepraszam bardzo, ale ja nie mogę się w to zaangażować. Tak poważnym tonem mówię. Ojej, ale dlaczego, panie Mariuszu? Ja mówię, bo mi zostało bardzo mało jeszcze, mało czasu. Ja będę bardzo krótko żył. Kondolencje na pierwsze, Jezu, nie? Co, ale co się dzieje? Coś, jakiś pan jest chory? Ja mówię, nie, nie. Ja mam 55 lat i to przeleciało tak. A ile mogę jeszcze żyć? 30? No 35 to już w ogóle maks. No to jest o wiele krócej niż te 55. To będzie tak. A mam wrażenie, że, że leci szybciej, tak? Jest to nie szybciej, zwalnia. Po 40 leci szybciej. No zresztą ja muszę państwu powiedzieć, że mniej więcej się spodziewam, kiedy umrę. O. Tak, nawet mam datę wyznaczoną. Naprawdę? Ma to być... Zdradzi pan, co to za data? Tak, ma to być 18 stycznia, czyli na dzień przed moimi imieninami, bo 19 stycznia jest Mariusza, 18 stycznia 2051. A skąd to przeświadczenie? Już panu powiem skąd. Otóż kiedyś w internecie była taka reklama, czy chcesz znać datę swojej śmierci? No, oczywiście, że chciałem, więc zacząłem wypełniać ankietę. Były to różne pytania dotyczące takich różnych osobistych rzeczy, typu choroby przeżyte, jakieś tam nałogi, jakimi liniami lotniczymi latam, musiałem powiedzieć, bo tam wypadkowość widocznie badali. No mnóstwo szczegółowych pytań. Ja podejrzewam, że to była ankieta taka handlowa, ukryta w sensie preferencji konsumenckich. O PESEL nie pytali gdzieś tam po drodze. O PESEL nie pytali, ale datę urodzenia tak. Okay. Oczywiście, bo z daty urodzenia wynikała ta data śmierci. No i spędziłem nad tym tak gdzieś ze 30-35 minut, czyli dosyć długo. Doszedłem do końca i potem się pojawił taki komunikat. A teraz, jeśli chcesz znać datę swojej śmierci, wyślij SMS-a o wartości 30 zł, ale z VAT-em już. O, to pocieszające. No i co? No 30, no tyle siedziałem, no 30 zł to nie jest tak, no da się przeżyć. I wysłałem. I wyleciało mi przewidywana data twojej śmierci 18 stycznia 2051 roku. Ja się panu nie dziwię, bo w sumie po tej pół godziny to już no nikt panu tej pół godziny nie odda, to chociaż niech będzie ta data, nie? Jakiś pożytek. Także ja się tego trzymam. Tylko złapałem się wczoraj, opowiadałem o tym moim kuzynom w Złotoryi, że właśnie ja się tego trzymam, że za jakieś 35 lat umrę. Ale to było 6 lat temu ja zrobiłem tę ankietę i wtedy to było 35 lat do tego 2051. A teraz zostało 29. A może warto powtórzyć tą ankietę, co? To jest myśl. Brawo. O, jak warto było tu przyjechać do tej sali. Cieszę się, do tej loży masońskiej. Że coś pan wyniesie z loży masońskiej. O, kurczę, to jest dobry pomysł. Ja powtórzę to. Panie Ryszu, wracając do tego, ciekawe to jest bardzo. Dziękujemy za tę datę. Natomiast wracając do wątku jeszcze snów i tego, co się wokół tej rozmowy w ogóle pojawia w głowie, bo to nie jest takie jedno prostolinijne. Jordan Peterson, czytałem taką książkę jakiś czas temu, 12 żywych zasad, pisze o tym, że dlatego cenimy, mniej dbamy o swoje zwierzęta niż o siebie. Teza, ale pominiemy, załóżmy, że się pan zgadza. Bo my wiemy o sobie rzeczy, których nikt inny nie wie. I nawet najgorszy wróg nie widzi nas tak źle, jak my widzimy samych siebie. Może to w kontekście tego, o czym pan mówi, jakieś obawy, że wszyscy są lepsi. Natomiast to jest ciekawe, nic się w tym przypadku nie dzieje. Niedawno widziałem klip z wycinku Joe Rogan Experience podcasta. Facet, który jest, był w kosmosie, tak? I był ważnym człowiekiem. Odpowiedział na takie samo właśnie pytanie. O co by on sobie powiedział, gdyby się spotkał w wieku nawet, nie wiem, czy 12, ale może 20 lat. I to jest bardzo podobna odpowiedź, która głęboko we mnie siedzi, trafiła do mnie. To wszystko, co masz w sobie, ta niepewność, ta walka, te demony, każdy człowiek to ma. I wie co tym, jak podchodzisz do niego, jak nawiązujesz relacje. No, to jest słusznie. Oczywiście, że każdy to ma. Ale jak się ma te 12 lat, to myślimy, że dlatego tylko my. No właśnie, a później być może jeszcze jakby szerzej, to spektrum się poszerza, ale mimo wszystko gdzieś tam nie ma tego kogoś, kto ma taką władzę, autorytet nad nami, poza naszym mózgiem, to on powie, jest inaczej, prawda? My możemy myśleć, ale do takich rzeczy trudno czasem dojść. Wiek, czas potrzebny, który leci coraz szybciej, który nie zgumy i tak dalej. Panie Mariuszu, jak pan zaczął pisać? Jak to było? Zacząłem od donosu. I miało to miejsce, ten donos był związany z Legnicą. Mianowicie zdałem z 7 do 8 klasy i rodzice mi dali w prezencie aparat fotograficzny Smiena.
To był rosyjski aparat. No i chciałem robić zdjęcia. Miałem tam, nie pamiętam już w tej chwili, ile było tych 24 klisza z 24 obrazkami. No to trzeba było bardzo, że tak powiem, nie można było tak... Oczywiście wiem, o co chodzi. I tracić. Część nie wyjdzie, to też wkalkulowane. No, część nie wyjdzie. No i postanowiłem zobaczyć moje miasto z góry, Złotoryję, i poszedłem na Basztę Kowalską, która była wtedy udostępniona już do zwiedzania. To była jakaś wiosna 1980 roku. I pan, który wpuszczał na Basztę Kowalską, wziął ode mnie za bilet, ale zobaczył, że mam aparat i powiedział, że muszę dopłacić za aparat. No to dopłaciłem, ale nie wydał mi biletu. I ja wtedy, jako ten 14-latek, tam 13,5 miałem, zapłaciłem mu, ale wróciłem do domu, usiadłem do biurka i napisałem ręcznie list do tygodnika Konkrety. Stop. Konkrety wracają, wiecznie żywe. Chciałem to potwierdzić, bo to była historia, która krążyła po redakcji, kiedy też tak pracowałem. Napisałem do Konkretów jako dziecko skargę na tego pana, że on pobrał opłatę, a nie wydał mi biletu. I poprosiłem, żeby, już wiedziałem, jak mam napisać, zastrzegłem swoje imię i nazwisko do wiadomości redakcji. Ale list się ukazał tydzień później. Ja podpisany NN w nawiasie, imię i nazwisko znane redakcji. Ukazał się ten list. Byłem przeszczęśliwy. W sensie, że po prostu no, taki się czułem, jakbym taki wreszcie, jakbym nabrał jakiejś wartości. Ja taki jedynak, mamin synek, po prostu nagle jakichś kształtów nabrałem. Po prostu jakiegoś takiego człowieka, który się potrafił pomnieć o swoje i w ogóle. Tydzień później ukazał się list dyrektora tego pana, dyrekcja OSIR-u, czyli Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządzał tą Basztą Kowalską, że rzeczywiście pracownik pobrał pieniądze niezgodnie z prawem, bardzo przepraszają, zapraszają mnie po tam po darmowy bilet na Basztę jeszcze raz, a on dostał naganę z wpisaniem do akt. Boże, jaki ja byłem szczęśliwy. Te akta, słuchajcie. Brzmi to, ja wiem. To akt. No to czyli ja. No i finał tego jest taki. Minęły może ze 2-3 tygodnie i moja mama mnie pyta, czy ja byłem ostatnio nad jeziorkiem. Jeziorko to było taka glinianka właściwie za ulicą Podwale, tam na tyłach, takie mieliśmy jeziorko. No, bo tam chodziłem, no, bo chodziliśmy z kolegami nad to jeziorko, a mama mówi, a widziałeś tam tego pana z tej baszty? Bo ja go widziałam, on tam leżał pijany. Ja mówię, jak to? Słuchaj, on się chyba upił z tej rozpaczy, że tę naganę dostał przez ciebie. Zrujnował pan chłopa. I ja pamiętam, że pierwsze co miałem, to sobie wyobraziłem, że on się upił i wpadł do tego jeziorka i już nigdy nie wypłynął, że się utopił. Naprawdę. I w związku z tym jakby, no duże wrażenie to na mnie zrobiło. Nie wiem, czy to była prawda w ogóle, czy mama go tam widziała, czy nie widziała, czy tak mi chciała mi tak tylko jakoś pouczyć. No i ja dzisiaj sobie wyciągam z tego taki wniosek, że prawdopodobnie dlatego nie jestem dziennikarzem śledczym i napisałem w życiu tylko jeden taki tekst, gdzie była bohaterka negatywna. Raczej piszę o... Znaczy, piszę też o różnych dramatach, ale nie jestem tym takim dziennikarzem, takim typowym właśnie, prawda, który by tropił afery, przestępstwa, bo ja nie chcę źle pisać o ludziach. Że to się z tego wzięło, że ja sobie wyobraziłem, że on przeze mnie sobie zrobił jakąś krzywdę. I to na mnie no, podziałało. Więc to był mój pierwszy taki tekst pisany, który był listem, właściwie donosem. No a potem już miałem 16 lat i chodziłem już do liceum do ekonoma i zacząłem pisać to na przełaj takie różne teksty i też pierwszy tekst to był trochę donos na dyrektora szkoły pana Kisiela. No może nie donos, ale on zrobił zebranie tych przewodniczących klas z sobą i mieliśmy powiedzieć mu, co nam dolega, czego sobie życzymy, ale podsumował to zdaniem takim to spotkanie, że nigdy nie będzie partnerstwa między nauczycielem i uczniem, dopóki jest strona oceniająca i oceniana. No i że wszystko zależy od punktu siedzenia. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I mnie to jakoś poruszyło i napisałem taki pierwszy swój tekst do Na Przełaj właśnie w roku 83. Dostałem za niego pierwsze pieniądze pod tym punkt widzenia. I już był podpisany. I dodawałem sobie
do imienia Mariusz jeszcze literka A, bo ja mam na drugie Adam, Mariusz Adam Szczygieł, i podpisywałem się, te pierwsze teksty do Naprzyła i podpisywałem Mariusz A. Szczygieł, bo mi się wydawało, że tak mnie to tak uwznośli, tak, jeszcze będę taki Szczygieł, takie głupie nazwisko, jakieś takie pospolite, nie lubiłem tego nazwiska. Mm-hmm. Teraz jestem zadowolony, bo ono jest charakterystyczne, ale wtedy mi się wydawało, że ten ojciec nas tak poniżył tym nazwiskiem. Ja także to, że to A, to będzie takie, taki, będę takim poważnym autorem. No i to, to były takie, czyli moje pierwsze moje próby takie dziennikarskie, czy taka właśnie, prawda, pierwsza ekspresja mego słowa pisanego jest związana bardzo, bardzo z Legnicą. Czyli konkrety, tak naprawdę przy konkretach zaczął się ten nawyk tak. pisania pokolenia. Tak. A to jest z tym punktem widzenia, miejscem siedzenia, to też jest ciekawe, bo jakby tak spojrzeć z drugiej strony, w redakcji konkretów mogło być tak, nie mówię, że tak było i nie chcę deprecjonować pańskiego wkładu w gazetę i jej rozwój, natomiast mogło być tak, że jak powiedział, słuchajcie, no mamy pół szpalty pustej, tak, co tam, jest jakieś listy, wybierz coś, nie? Mogło tak mogło być, a dla pana to było coś... A dla mnie to było coś bardzo ważnego, oczywiście. Okej, jeszcze zostańmy na chwilkę przy konkretach dosłownie. Gdybym miał tutaj na śródtytuł wymyślić do tego pytania, do tej historii, to bym powiedział szampan na stypie, ponieważ moja przyjaciółka, droga, pozdrawiam cię serdecznie, honoratko, wieloletnia dziennikarka konkretów. Tuż już u schyłku konkretów, to był ostatni rok kolejnej mutacji, kiedy zniknął już tytuł z rynku, wygrała nagrodę Local Press za wywiad z organistą, który stawiał w Legnicy organy. Nie wiem, czy pan sobie przypomina. Pamiętam ten wywiad. Świetnie. Ja miałem przyjemność korekty robić, chociaż korekty pewnie było, także cieszyłem się, że zresztą genialna kobieta. Pamiętam ten wywiad, bo ja byłem w żyli tego konkursu. Tak, i teraz anegdota. Podobno, gdzieś tam była między wami rozmowa. Ja na przykład zauważam u siebie coś takiego, że jak skończymy kręcić rozmowę, no nie chcę tu obrazowo tego mówić, ale powiedzmy, że do kosza. Mhm. Nie jestem zadowolony. Ona gdzieś rozmawialiśmy i przypomniała wątek właśnie z panem, kiedy jeszcze nie miałem rozmowy potwierdzonej, że pan jak wysyła książkę do wydawcy, to potem chce dzwonić, żeby wstrzymał druk. A tak, to jest taki, wie pan, co to ja to nazywam, no nigdy nie byłem kobietą, nie byłem w ciąży i nie wiem, co to jest depresja poporodowa, ale ja to sobie nazywam depresja poporodowa, czyli ta książka się już urodzona, stworzyła. Ja ją wysyłam. Ale uszy nie te, tak? No i wtedy zaczyna się po prostu jakiś koszmar. Ale najgorsze jest to, że jak kończyłem te rozdziały, jak ją wygładzałem, to ja byłem cały taki szczęście. Ja tu czułem w ciele po prostu szczęście, że to już jest skończone, oddane i nienawidzę tego. Nie, to muszę poprawić, to muszę wycofać. I z Gotlandem tak było, że oddałem i to wydało wydawnictwo Czarne, ten Gotland, i Monika Schneiderman przyjęła i ja w końcu do niej napisałem z takim pytaniem, jakie ona koszty już poniosła, bo już wiedziałem, że książka idzie do drukarni, że papier jest kupiony, a ja wtedy jeszcze miałem trochę pieniędzy, trochę oszczędności po Polsacie, po telewizji i napisałem tak, Monika, ja ci oddam wszystkie koszty, jakie były tej książki, wycofajmy ją. Bo mi się wydawało, że ona jest niedrukowalna. Niesamowite. Naprawdę, jak że jest to z zewnątrz wygląda, prawda? Że jest książka niedrukowalna, a to jest książka, która potem wyszła w 21 językach. Plus magnum pański. No taki mój ten, rzeczywiście. I ona zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, a możesz się puknąć w głowę? A to jest dla pana udręka, czy jednak widzi pan plusy? Bo to można z tego wyciągnąć pozytywy, jak się tak zastanowić, tylko pytanie, czy pan uważa, że to logiczne by było? Nie, po prostu to wynika chyba z tego, że ciągle mi się wydaje, że to jest niedoskonałe jeszcze, że ja jeszcze mogę to poprawić, że ja na przykład jak piszę, to nie mogę zasnąć, muszę brać różne tabletki, eksperymentuję z przeróżnymi środkami, tylko nie z narkotykami, bo w ogóle jestem mało taki, jestem odporny na takie uzależnienia, ale nie mogę zasnąć, bo na przykład tak, zamknąłem komputer, ten tekst już jest zrobiony na dziś. Ja zasypiam i nagle mi kiełkuje się zdanie, znaczy wykiełkowuje mi w mózgu zdanie. Jezu, no to jest lepsze niż to, co napisałem. Więc co, wstaję, idę do komputera, otwieram. No to wie pan, jak to jest. W nocy światło, komputer, to sztuczne światło niebieskie. No po prostu potem tym bardziej nie mogę zasnąć. Po poprawieniu może wpaść kolejne zdanie, nie? Przy okazji już. Ciągle, po prostu ciągle. A najgorsze jest to, że czasami mi się zdarza, że ja muszę przeczytać gdzieś na jakimś spotkaniu autorskim kawałek swojego tekstu, bo mnie o to proszą, albo mam taki pomysł, żeby tam coś z tego czytania wynikło, albo studentom czasami czytam, żeby pokazać, co zrobiłem w tym tekście. Warsztatowo. I wtedy widzę. Jezu, to... Nie. Czytam swoje audiobooki. Część moich książek to są audiobooki czytane przeze mnie. I w trakcie tego czytania audiobooków w studio
ja poprawiam tak a vista te teksty, bo mówię, Jezu, ale przecież to jest rytm zły. Jak ja mogłem dodać to ostatnie słowo? A siedzi zawsze realizator, a czasami jest realizator i reżyser nagrania, czy reżyserka, a realizatorzy mają przykazane przez wydawców, czy przez tych, którzy im zlecają, że on musi czuwać nad tekstem i ten aktor ma przeczytać dokładnie, jak jest w tekście, nie wolno zmieniać. Nawet jak jest błąd, to się czyta z błędem. Po prostu uznaje się, że to jest tekst, to co się dostało jest kanoniczne. Dużo ma pan kłótni z tymi ludźmi? Tylko, że właśnie on mnie traktuje jako aktora, ale zapomina, że ja jestem autorem. Tak. Ale panie Maruszu, tu nie można tego zmieniać. Ja mówię, jak nie można? No bo tu jest w tekście tak napisane. Ja mówię, ale ja to napisałem. Także zdarza mi się zmieniać. Dużo kłótni? Nie. Spokojnie. Nie, ale... Sporo pan teraz mi dobrego powiedział, bo to pociesza, mimo że nie powinno chyba. Dobrego panu powiedziałem? Tak, znaczy mam na myśli to, że pan ma wątpliwości co do tego, co pan stworzył i chciałby pan zapłacić za to, żeby to zniknęło. No, znam takie przypadki z najbliższego otoczenia, ale wobec siebie też mam podobne i zastanowiłem się właśnie przy tym wątku, czy można z tego coś dobrego wyciągnąć, bo to jednak jest tutaj kontekst, nie wiem, samorealizacji, doskonalenia, prawda? Chęci robienia czegoś więcej czy lepiej po prostu. Więc jakby tu pozytyw widzę. Natomiast normalnie udręka, kurczę. Tak nie, ale tylko, że teraz ja już wiem, że to jest taka udręka, która jest celowa, stała i notoryczna udręka. Proces twórczy tak przewiduje. Myślę, może... Znaczy, to jest, ale ja to potrafię już teraz powściągnąć, znaczy zapanować nad tym, żeby to mnie nie ogarnęło, nie owładnęło mną tak całkowicie. Natomiast... W tym jest taki rys chyba, mi się wydaje, ale może to ja tworzę teorię bezsensowną, taki rys mojego pokolenia, że my, znaczy w moim pokoleniu mieliśmy dużo kompleksów różnych, no bo ja się wychowałem w komunie, nie wyjeżdżałem tak za granicę, no wszystko było takie... Szare, a szare kolor był z drugiej ręki. Jasne, tak, jasne, tak. Taki second hand trochę życiowy. I nigdy nie miałem tego, i nigdy nie wiedziałem, czy to już jest to, czy jeszcze nie. Czy, tak jak mówię o tym przedpokoju. Dokładnie, czy dokładnie. To już jestem w tym salonie, w tym pokoju, czy jeszcze nie jestem. A młodzież, ja obserwuję młodzież, bo prowadzimy szkołę w naszej fundacji Instytut Reportażu, Szkoła Reportażu, a też młodzi ludzie, studenci pracują w księgarnio-kawiarni Wrzenie Świata, która też prowadzi nasza fundacja. Bardzo państwa zapraszam w Warszawie. Nie chodźcie tam do jakichś sieciówek, tylko do Wrzenia Świata na Gałczyńskiego 7, gdzie jest i książki, i kawa, i winko, i herbata, i ciasto. I pracują u nas młodzi ludzie, którzy studiują często po dwa kierunki. Bardzo są inteligentni, wykształceni i sobie zarabiają jako bariści lub pomocnicy księgarza. I oni, mam wrażenie, że nie mają kompleksów. To znaczy akceptują to, że czegoś nie wiedzą. Być może. Natomiast wejść w ten temat, to jest jak w rzekę się rzucić, ponieważ ja widzę takie różnice teraz, na dziś, że zastanawiam się i wielu moich rówieśników stawia pytanie, co z nami będzie? Jak to pokolenie zacznie naprawdę tutaj decydować o czymkolwiek? Ja myślę, że będzie okej. Okay. Musi. Wie pan dlaczego? Dlatego, że kiedy my byliśmy w ich wieku, też mówiono, co z nami będzie, że jest okropna ta młodzież. Być może. I być może to jest ten dziad, co narzeka, że groch musiał łuskać, teraz jest w puszkach. Być może. Tak. Ale naprawdę kontrast, a może to moje zdziadzenie, jest ogromny. No w każdym razie oni mają takie podejście, no nie wiem tego. Mhm. To sprawdzę w Wikipedii. Albo nie umiem. To się nauczę, albo nie chcę się tego uczyć, bo to mi do niczego niepotrzebne. A mnie się wydawało, prawda, potem z Legnicy dostałem się na te studia do Warszawy, na dziennikarstwo. Miałem wrażenie, że nie przeczytałem wszystkiego, że muszę tak doczytać. Ja, proszę pana, przyjechałem do Warszawy na kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, żeby kupiłem sobie plan miasta i jeździłem z planem miasta po Warszawie tramwajami i jakby sprawdzałem, jak idzie ten tramwaj, bo ja chciałem Warszawę poznać. To znaczy, chodziło mi o to, że te kompleksy i to moje niedowartościowanie sprawiało, że bardzo chciałem doskoczyć, chciałem wiedzieć, chciałem umieć, chciałem przeczytać. A teraz mam wrażenie, nie ma takiego prawda, przymusu. A to jest bardzo indywidualne, bo ja nie słyszałem takiej historii od nikogo jeszcze, więc nie? Myślę, że... Nie, natomiast... Tylko ja taki byłem pokręcony. Nie, natomiast uważam, że to wynikało tylko i wyłącznie z tego, co pan sobie wytłumaczy i jak pan to rozumie, tak?
Tak myślę. Natomiast udzieliło mi się troszkę. Mam wrażenie, że każdy wątek zostawiam wyczerpany i uciekamy dalej, bo tak jak pociąg tutaj pędzę z tą rozmową. Jedna tylko anegdota, znaczy chciałbym wtrącić. Neil Gaiman, nazwisko być może zna człowiek, który pisze science fiction głównie, tak, fantastyczne książki bardziej, wspomniał o Srebrnym Horyzoncie. Nie wiem, czy pan coś takiego... O jakim horyzoncie? O Srebrnym Horyzoncie. Srebrny on to horyzont. Tak nazwał. Nie, nie to jest moment, kiedy zasypiamy oraz budzimy się i jesteśmy w tej takiej jawo przestrzeni. Tak, to ja... Długie mam te momenty. Tak, no to właśnie Neil Gaiman wpadł kiedyś na pomysł opowiadania właśnie dlatego, że zasypiał słuchając radia, kiedy była jakaś audycja o płatnych zabójcach, a budził się i już mówili o cenach hurtowych. Więc wpadł na pomysł, żeby zrobić opowiadanie o tym, że płatni zabójcy w jakichś tam ramach promocji, nieważne, polecam fajne opowiadanie. Tak. Natomiast ten Srebrny Horyzont to też może być dla twórcy inspiracja i fajny moment, nie? Dobrze. Do Polsatu wrócę jeszcze, jeżeli możemy. A proszę bardzo. No bo tak pana poznałem z niebieskiej pogody, pan się wyłonił. Tam do talk show na każdy temat wkroczył pan tak chyba niejako zbiegły, jeżeli ja dobrze rozumiem, tak, bo tam była osobista tragedia tego. Po drodze. Tak. Nie planowałem, że będę pracował w telewizji. Po prostu jechał producent telewizyjny. Przepraszam, to wtedy się zaczęły sny... O szkole? Tak, okay. Te sny się zaczęły właśnie w telewizji, tak, o tej szkole, o tej maturze. Czyli jest pan na gimnatyczce, a za dnia pan pracuje w talk show. Tak. I pierwszy chyba w Polsce, jeżeli to dobrze wspominam. No pierwszy tak nazwany, bo wcześniej właściwie no, Irena Dziedzic prowadziła taki program Teleecho, ale to był pierwszy talk show, który prowadził Andrzej Wojciechowski, ja w jego zastępstwo. Wszedłem w jego buty, ponieważ zachorował. Potem się okazało, że to była poważna choroba i zmarł. I ja miałem być tylko takim chwilowym zastępcą. Producent telewizyjny Witold Orzechowski jechał z samochodem, przesuwał się po skali radiowej, to wtedy jeszcze ręcznie się musiał przesuwać, tak przez gałkę, i nagle usłyszał mój głos w radiu w nocy. I rano mnie odnalazł w Gazecie Wyborczej następnego dnia i powiedział, proszę pana, słuchałem pana wczoraj w radiu, rozmawiał pan ze słuchaczami i rozmawiałem wtedy z Zofią Kuratowską, ona była chyba marszałkiem Senatu wtedy, i powiedział, i pan ma taki pozytywny głos, taki ma pan słońce w głosie, taką życzliwość w głosie. I wie pan, ja bym się chciał z panem spotkać, bo może pan by poprowadził talk show, ja wymyślam talk showy. No i nie powiedział mi, że to jest takie zastępstwo, tylko że on po prostu, no spotkałem się z nim. Potem się okazało, że są to już zdjęcia próbne, i ja te zdjęcia próbne wygrałem, tam jeszcze inni byli kandydaci, ale traktowałem to wszystko jako taką chwilową pracę, która potrwa może 2 miesiące, aż wróci Andrzej Wojciechowski, a potrwała 6,5 roku. Tak jest i to ze skutkiem, no wpływ miał pan na pewno ogromny na ludzi, bo popularny był niezwykle ten program. No wpływ miałem, proszę pana, w Złotoryi, jaki miałem wpływ na ludzi, bo moja mama mówi, że... No to były lata 90. i że tam jak ktoś, już nie pamiętam teraz z jakiej płci na jaką, że zmienił płeć. Teraz się już nie mówi zmienił płeć, tylko dokonał korekty płci, czyli tranzycji. Już nie pamiętam w tej chwili, czy to był właśnie mężczyzna czy kobieta. Ja mówię, i mama mówi, no i mamy kogoś takiego. Ja mówię, no ale słuchaj, jak on żyje? No w naszym bloku żyje. Ja wiem, no dobrze, ale tam nie robią mu jakiejś przykrości, nie jest wyśmiewany. No co ty? Przecież u nas się ogląda na każdy temat. To znaczy, że brawo. Jakby to oswajanie z innością, tolerancja, że to trochę ten program miał pewną taką misję, taką misję bym powiedział, no jak ją nazwać, taką trochę cywilizacyjną. Bo po tej komunie wszyscy byliśmy, no tacy, w komunie byli wszyscy jednakowi, prawda? Taka była homogenizacja społeczeństwa. Wszyscy byli jednakowo ukręceni jak serek homogenizowany. Dokładnie. A tutaj nagle się zaczęli pokazywać ludzie, którzy mieli trochę inne wartości, jakieś inne style życia. Kolorowi, prawda? Tak. I nagle ktoś mówił, że nie wierzy w Boga, tylko w UFO. No to było, no 95 rok i pani mówi, że ona, nie, ona wierzy w UFO, a nie w Boga. Z Wałbrzycha była księgowa, pamiętam. I to, no to było coś zupełnie nowego. A dla mnie to było ważne, bo ja dzięki temu sobie uzbierałem pieniądze na mieszkanie w Warszawie. I to jest punkt widzenia, zależy od miejsca siedzenia. Natomiast ja pamiętam akurat z tych programów, nie oglądałem powtórek, natomiast sprzed lat pamiętam,
że mi to się podobało bardzo u Pana, że jest Pan w stanie tę rozmowę prowadzić, choćby momenty takie prozaiczne, ale że ktoś mógłby wybuchnąć śmiechem. Jest przykład talk show Boomerang ze Skandynawii, jak to się skończyło, wiemy. No nie mogłem, chociaż czasami były takie momenty, ale ja miałem taką umowę z reżyserem programu, że nawet jak ja się źle zachowam, to my to potem wytniemy. W tym sensie, że nie będzie tego widać. I na przykład tak, siedziałem tutaj tak jak pan z tej strony i tu była kamera i ja nie mogłem wytrzymać. Osoba coś mówiła takiego, co dla niej było na przykład poważne, a mnie jednak coś rozśmieszyło. I ja pamiętam, żeby nie wybuchnąć śmiechem, robiłem w ten sposób, że sobie wciągałem zębami policzki. Tak po prostu, żeby przytrzymać tutaj, żeby nie tego. I Witek już, reżyser, wiedział, że to jest ten moment, on go zaznaczał sobie, bo tam to wszystko było kręcone jeszcze na taśmach wideo, na betach. I on sobie zaznaczał czas, żeby wiedzieć, w którym miejscu musi podłożyć innego szczegła. I potem, jak już się skończyło nagranie, to nagrywaliśmy przebitki i było tak, że wiadomo było, że trzeba nałożyć inny obrazek mnie, bo pani mówiła coś bardzo poważnego. I ja wtedy, już nie było tego gościa, on już sobie pojechał, a kręcili mnie i ja słuchałem. Ciekawe. Z kuchni. Dziwiłem informacje. Się. I mieliśmy to, żeby to nakleić po prostu w tym to miejscu. Już autorytet padł. Nie, zmieniam zdanie. Tak pana ceniłem za to. Proszę pana, a czy pan nie wie, że telewizja to jest oszustwo? Nie wiem, no pracuję w telewizji, ale to tak tylko... Znaczy oszustwo w tym sensie nie, żebym ja kłamał. Znaczy mnie się wydaje, że jak ja wspominam, to ja nie kłamię, chociaż jest mnóstwo... Ja teraz czytam właśnie o fałszywych wspomnieniach. Mamy mnóstwo fałszywych Znam temat, tak. No, oczywiście, świetne. Ale nie wchodźmy w to, polecamy generalnie temat. Ale telewizja kłamie jeszcze w innym względzie. Bo na przykład tak, ja sobie ubzdurałem, że ten profil lewy mam inteligentniejszy, a ten to mam taki trochę, no jak to powiedzieć, tak żeby nie obrazić rolników, taki trochę odciągnięty od pługa, taki ziemniak. No i na przykład, że jak z tej strony mnie będzie filmowała ta kamera, ja od razu to przyszedłem, mówię, ja sobie tu usiądę, tak powiedziałem panom operatorom, okay. Że jak z tej strony będę filmowany, to taki bardziej właśnie inteligent. A z tej, jakbym był ciągle filmowany, to taki trochę taki buc. No, więc to trochę jest kłamstwo na mój temat, nie? Bo się prezentuje z tej inteligentniejszej strony. Czyli co? Taka prawda upozowana, proszę Aha, czyli co, jak ktoś tak uważa, to sobie ubzdurał, tak? Nie, to jest prawda, bo na przykład Krystyna Janda... Nie tylko pan to ma. Krystyna Janda, ja mogę o tym powiedzieć, bo to nie jest jej tajemnica. To no, wyłącznie sobie życzy filmowania od tej strony. I pamiętam, jak była w Tokszole u Wojtka Jagielskiego, u Wampira kiedyś. Wieczór z Wampirem. To musieli przestawić w ogóle Wampira na ten raz odwrotnie, żeby pani Janda mogła być z właściwego profilu. Okazuje się, że ona też ma z tej strony i że wszyscy jesteśmy z lewej. Ja też mam buracką połowę, właściwie to chciałem powiedzieć. No. Że buracka połowa jest z prawej. Nie pamiętam, z której musiałbym przed z lewej jest ta właśnie wysublimowana. No ale mężem Krystyny Jandy był wybitny operator filmowy, już nieżyjący, który właśnie w filmach często ją tak umiał filmować, żeby była zadowolona. No, ale proszę państwa, nie tylko kamera subiektywizuje, nasze oko też subiektywizuje. No po prostu nie ma w ogóle obiektywnego obrazka. No chyba nie ma, ale to wszystko zależy... Nie ma obiektywnego reportażu, nie ma obiektywnego tekstu. Obiektywizm nie istnieje. Moje oczy, moje uszy, moja głowa. Jak ja przyjadę na materiał jako reporter, no to jak jestem niewyspany, to ja inaczej słyszę tych ludzi. Wszystko jest względne. Niż jak jestem wyspany, no. Tak. A ja słyszałem jakiś czas temu dyskusję dwóch filozofów. Rozmawiali o prawdzie. Mhm. I kończy się taką puentą, czy taką konkluzją, że jeden drugiego pyta, czy prawdą jest, że prawdy nie ma? Odpowiedź brzmi, prawda. To prawda. To prawda, tak? Ale taki myśliciel Ortega Gasset powiedział, że prawda to jest punkt widzenia świata. No i inna moja prawda będzie tutaj, inna będzie pana prawda, dlatego że pan widzi troszkę inne elementy tego pokoju. Mało tego, pańska prawda się zmieni za ileś lat. Tak. Tutaj dzienniki przychodzą. A nie, a jedną nawet mogę panu powiedzieć, że mam ponad ze 2 mam stałe prawdy takie życiowe, które mi się już, one mi się już ukonstytuowały i, że tak powiem, ja od kiedy wyciekła wiara w Boga ze mnie jak z pękniętego naczynia, to musiałem sobie znaleźć swoje prawdy, które mi pozwolą żyć. I
I one mi się nie zmieniają. Na przykład jedna jest taka, nie wiem, czy jeszcze mamy czas, chwilę. Ja się powiedzieć, że znowu wątki będą mnie zamknięte. Ale powiedział pan w samochodzie ze Złotoryi, że chce mnie pan zapytać o sens. Tak? Nie, podałem przykład pytania, które się nie powinno zadawać. Tak, bo w ostatnim wywiadzie... Nie, o sens życia ja mogę... Właśnie ja mam ale nie na dzień dobry, prawda? Nie na dzień dobry, właśnie. Ale sens życia mogę zdradzić, bo jest związany z tą moją prawdą. Mhm. Co może być sensem życia dla człowieka, który no nie wierzy w tę metafizyczną perspektywę, prawda? No albo może wierzy, tylko nie uważa, że to jest akurat ten chrześcijański Bóg, że to nie jest to. Albo sens życia dla ateisty. Teologia? Czego sensem idziemy? Życia jest dobrą drogą dojść do śmierci. Po prostu. Być szczęśliwym i nie krzywdzić innych. Tak, czyli tak dobrą drogą dojść do śmierci. Czyli to jest moja filozofia życiowa. To jest jedna. Drugą mam taką prawdę swoją, życiową. I też to jakby się łączy z tym. Żyć tak, żeby miał nas kto trzymać, jak będziemy umierać za rękę. Po prostu. Czyli, no bo to wpływa na życie, prawda? Czyli tak żyć, żeby mieć bliskie osoby przy sobie, jakiś przyjaciół, prawda? Czyli właśnie kogoś, kto będzie... Ja nie łudzę się, że ja umrę, prawda, we własnym łóżku, bo to jest najwspanialsze. Tylko, prawda, przecież może każdy może zginąć w jakimś wypadku, ale oczywiście. Chodzi o styl życia. Żeby po prostu, no tak żyć w zgodzie z tym światem, żebyśmy mieli najbliższych, żeby nie zostać samemu na starość. No to jest ta druga prawda. I jeszcze mogę panu trzecią zdradzić. Słuchamy. Trzecia to jest taka już bardziej techniczna, jak mnie ktoś chce zaangażować do rzeczy, co do których nie mam kompetencji. Mm-hmm. Czasami zdarzało mi się występować u Marcina Mellera w tym jego Śniadaniu Mistrzów i dowiadywałem się od jego redaktorki jego programu, że jestem jedynym mężczyzną, który jest zapraszany do tego programu, który prosi o tematy wcześniej. Że proszą tylko o to kobiety i pan, a inni faceci nie. Ja wiem dlaczego. Dlatego, że ja lubię być przygotowany. To znaczy, jak tutaj przyjechałem nieprzygotowany, bo mam mówić o sobie, to wiadomo, jestem specjalistą najlepszym. Ale jeśli mam wystąpić w takim programie, który komentuje rzeczywistość, to ja wolę znać wcześniej, bo chcę się przygotować. Chcę sobie stworzyć swoje zdanie. Może nawet sobie napisać. Po prostu ważne są kompetencje. Czy ja mam do tego kompetencje? Kobiety podobno to mają z natury, że się zastanawiają, czy są w stanie się, prawda, wypowiedzieć, czy są w stanie się w coś zaangażować. A faceci idą jak w dym, po prostu nieważne. Ale to chyba wchodzi o jakieś takie poczucie odpowiedzialności w pewnym tak, sensie, poczucie nie? Tak, odpowiedzialności, też to, żeby ten widz miał coś z tego, a nie, że ja będę... Ale żeby być w zgodzie ze sobą przede wszystkim. Tak. I ja to sformułowanie, to bycie ze sobą, które pan tak... W zgodzie ze sobą, tak. I te kompetencje, ja to mam w jednym zdaniu. I to zdanie brzmi, ta prawda moja, nie przekraczam granicy, jeśli nie mam walizki. Walizkę można zawsze kupić, prawda? No, można kupić oczywiście, okay. Ale ja wolę mieć taką własną, która jest trochę taka dobrze spakowana, przygotowana. Ten niezbędnik tam jest. Właśnie chodzi o to, że ja mogę przekroczyć jakąś swoją granicę i wystąpić w programie, który nie mówi, nie jest na temat, na który ja się znam, ale się muszę przygotować. No muszę mieć tę walizkę, jakieś kompetencje. To są takie moje trzy prawdy. Najlepsze jest to, bo w świecie cenię to, co kiedyś mi przeszkadzało, że wszyscy jesteśmy inni, że tak bardzo się różnimy. Gdybyśmy byli tacy sami, po co żyć, prawda? To by chyba nie miało sensu. No tak, ale ciężko nieraz nam to zaakceptować, że jesteśmy oczywiście, inni. Natomiast w tym kontekście pan podchodzi do tego tak, a ktoś może podchodzić zupełnie odwrotnie, prawda? I to też jakoś się zazębia wszystko. Hmm. Ja nie żądam od tych innych, którzy tam oczywiście występują, żeby oni też się przygotowywali. Ale to jest obserwacja. Ale ja tak mam. I czasami, na przykład czasami jestem, myślę sobie, jestem niezadowolony z siebie. Albo na przykład ja jestem taki trochę egzaltowany, afektowany, taki jestem pełen energii, jak już jestem gdzieś właśnie w takim miejscu publicznym, czy w radiu, czy w telewizji. A potem sobie mówię, kurczę, no co to taki świergolący szczygieł? Mi się podoba taki na przykład pisarz Andrzej Stasiuk. On tak powie jedno słowo na pół godziny. I to jest, taki jest, i myślę sobie, taki gdybym był, to jest taki prawdziwa męskość. Każdy ma ideał i wzory, które chciałby... Tak, ale potem sobie myślę, zaraz, ale jednak do tych jakichś moich fajnych sukcesów życiowych to mnie doprowadziła moja osobowość. Dokładnie. I to, jaki jestem. No więc nie będę chyba z tym walczył. I życzę panu, żeby to zawsze zwyciężało. Dziękuję. A ponieważ biegniemy na tym pociągu, biegniemy i musimy kończyć. Mam nadzieję, że może będzie okazja kiedyś poprawić, bo to tak naprawdę rozmowa niedokończonych wątków, jak dla mnie. No, żałuję. No każda rozmowa jest taka niedokończona, co sprawia, że potem myślimy nad tym, co byśmy lepiej powiedzieli i następnym razem jesteśmy już w lepszym wydaniu. Jestem tego pewien, natomiast
jeżeli mogę wrócić, to było chwilę temu, ale co do tych połówek, to rozumiem, że pan na przykład w szkole, jak coś osiłki się przyczepiali, stawał pan zawsze lewą do nich, tak? Nie, no już teraz to już jesteś w takim wieku, że już nic ci nie pomoże, więc... No nie, no mówię o tych takich czasach, kiedy jeszcze idąc po ulicy miało się świadomość, że na przykład ktoś może cię zaczepić, bo teraz jakoś to się zmieniło, prawda? Idziemy po ulicy, myślimy o czymś innym, a kiedyś, przynajmniej w Legnicy, nie do końca bezpiecznym mieście, jak rankingi pokazywały i pokazują, no... Było tak, że się zdarzały sytuacje, że gdzieś tam ktoś zaczepiał na ulicy, prawda? Tak. No właśnie, i wtedy tym profilem. Nie, nie, wtedy jestem naturalny. No to żartowałem sobie, po prostu chciałem tylko pokazać, że zawsze to jest jakiś ułamek prawdy. Żartem za żart. Tak, to ułamek żart. Prawdy. Panie Mariuszu, ja dotarłem do wywiadu z Tomaszem Raczakiem, z panem Tomaszem Raczakiem. To taki dosyć świeży chyba podcast, prawda, czy wideo podcast. I on tam na koniec powiedział panu, bo zastanawiałem się czasem nad tą formułą, jak kończyć rozmowę. Powiedział panu komplement, akurat w tym przypadku, że miał propozycję, ale nie wziął roboty po panu w talk show, bo uznał, że nie zrobiłby tego lepiej. No to ja panu będę życzył tego, żeby pan tą ankietę odnalazł na przykład w internecie. Z tą datą tą śmierci. Nową ankietę. Tak, jak pan zrobi, jak się uda znaleźć. Tak, ale wie trzy pan dychy. Tak, ale z drugiej strony, ja już przemyślałem to przez ten czas, kiedy pan mi to powiedział, nie ma pewności, czy ta nowa ankieta da mi datę późniejszą, a jak mi da wcześniejszą, chyba czyli to jest hazard. Wolę tego nie ruszać, bo może ja byłem zdrowszy te 7 lat, 6 lat temu, jak to wypełniałem, a teraz jak ja podam jakieś moje przypadłości, to mi to wyliczy, że wcześniej umrę. To już wolę się trzymać tego 51 roku. Rozumiem, że to jest jakiś taki symbol, ta data i ta ankieta. Tak. Natomiast ja w konkretach, no zdarzają się urlopy i raz mi się zdarzyło horoskop pisać za panią. Pisał pan horoskop? No jeden tydzień robiłem, więc generalnie nie ufam, nie wierzę w takie rzeczy. Ale szanuję. No. Ale tego panu życzę. Trzeba trzymać. Pewnie, że tak. Zdrówka, dużo zdrowia dzięki panu życzę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich telewidzek i telewidzów. Dziękuję bardzo.